Witam, ty Kamil z kanału Polska Ekstraklasa. Chciałbym Was zaprosić do zupełnie nowej serii na moim kanale, gdzie będę pokazywał, jak poszczególni piłkarze spędzają swoje dni. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i udamy się do Erika Jędrzyszka, który gra w klubie Cracovia Kraków. I zaczniemy od bazy treningowej, pokażemy, jak Erik przygotowuje się do sezonu i następnie pokażemy, jak Erik spędza wolny czas. Mam dla Was do rozdania piłkę, która trafi do któregoś z Was. Replika z Mistrzostw Euro 2016, która jest zafundowana przez firmę Idealne, której bardzo serdecznie dziękujemy. I ta oto piłka będzie oczywiście podpisana przez Erika Jędrzyszka. No tak jak powiedziałem, zostanie wysłana. No to myślę, że możemy zaczynać i przenosimy się na ulicę Wielicką w Krakowie. Witam, jestem Erik Jędrzyszek, zawodnik Cracovia. Zanim jeszcze zaczniemy zadawać pytania, to przekażę tą piłkę, żeby Erik ją podpisał. Przechodzimy do pytań i kto był Twoim idolem? O, już teraz idola jakoś nie mam, jak jestem doświadczony i starszy, ale wcześniej właśnie Ronaldo z Brazylii, ten gruby. Ten gruby, dobrze. A czy pamiętasz swój debiut reprezentacji? Pamiętam, że to był mecz z San Marinem. Dokładna data, jakiś to może być październik 2008-2009. Nie wiem, 8? Dokładnie to był 11 października 2008 rok. 8, no mówię. Kim chciałeś zostać, jak byłeś mały? Nie wiem, rodzice mi mówili, że właśnie od początku, jak się nauczył mówić, to od początku mówiłem, że jestem Erik Piłkarz, także chyba tak się mi udało. No, nie wszystkim się to uda, jestem szczęśliwy i zadowolony z tego, że mnie się udało właśnie wymarzyć od małego do całego. Od małego na całego. Jaki jest twój ulubiony klub? No ja jestem madrydista, także Real Madrid od początku do końca. A ze Słowacji? Ze Słowacji właśnie tam, gdzie mnie wychowali, Ružom Berok, zawsze sprawdzam wyniki. I właśnie gdzie ostatnio grałem, Spartak Trnava został mi w sercu, także i tam jeszcze mam cały czas, czy mam kontakt z chłopakami i oglądam wszystkie mecze, jak się mi da. Także Trnava i Ružom Berok. Czy czujesz jakiś brak bez Denisa Rakelsa? Na pewno Denisa brakuje. To taki zawodnik by brakował wszystkim drużynom w Ekstraklasie. Z drugiej strony potrafiliśmy bez Denisa wygrywać mecze i on poszedł swoją drogą i cały czas jesteśmy w kontakcie, także mam nadzieję, że się mu uda tam przebić do pierwszej jedenastki i będzie strzelać bramki w Anglii. Czy ciężko ci jest po okresie wolnym od treningu wrócić do takiego właśnie regularnego trenowania? Coraz jest to trudniej, z tym wiekiem moim coraz jest to trudniej. Właśnie da się tak mówić, że lepiej mi, jak trenujemy bez przerwy, bo jak ten dzień, dwa dni wolnego jest, tak coraz ciężej się wchodzi do tego treningowego rytmu. Ale taka jest piłka, także trzeba się przypalić na tym treningu pierwszym i potem już jest co lepiej. Czy jakieś piosenki kibicowskie, przyśpiewki? No tak pewnie, że znam. No, coś już od za tego półtora roku już to słyszałem, także... To zaśpiewa jakąś. No nie wiem. Nie wiem, walczyć jak Sparta Cracovia tego warta. Paru znam na pewno. Czy taki doping kibiców podczas meczu jest bardzo odczuwalny?
Tak, na pewno jest to motywujące i jest co bardzo ważne, bo zawsze się zagra lepiej na tym boisku, jak odczuwasz, że ty kibice są na tym meczu i kibicują, a jak jej można ten wynik. Właśnie jak było teraz w tej europejskiej lidze, gdzie są Skandio, właśnie już było wiadomo, że nie będziemy awansować, ale te kibice w Krakowie pokazali, że naprawdę stoją za tą drużyną i dlatego szacun. No, mimo wszystko odpaliście z pucharów, ale to i tak był bardzo wielki sukces od bardzo, bardzo wielu lat, gdzie Krakowia tak daleko zaszła. Tak, tylko szkoda, że właśnie rok pracowaliśmy na tym, żeby tydzień pograć w pucharach. No, nie o to chodziło w tym sezonie, żeby na tydzień gdzieś tam w europejskiej lidze się pograć. Te cele były na pewno większe i szkoda, że tu formę właśnie złapaliśmy można o tydzień za późno. No i w sumie już przenieśliśmy się tutaj na bulwary Wiślane w Krakowie, gdzie możemy kontynuować dalszą część wywiadu, także... Czy lubisz to, co robisz? Lubim, bardzo lubim, dlatego to robię. A co taką największą satysfakcję ci sprawia w tej, można powiedzieć, pracy? Nie wiem, że robię to, co lubię, bo nie wszystkim się przytrafi w życiu zarabiać pieniądze z tego, co lubię i mnie się udało, także szanuję tego. Czy marzyłeś o takim życiu w dzieciństwie? No tak marzyłem, na pewno marzyłem, ale że się uda, no udało się jak się udało. Marzyłem o jeszcze więcej, ale jestem na pewno szczęśliwy, że się udało tak jak jest. Real Madryt, tak? Nie, w dzieciństwie tam jeszcze jakieś AC Milan bio, coś takie, no. Czy jesteś zadowolony ze swojej gry? Rzadko, bo zawsze coś się znajdzie, jakaś sytuacja, o której jeszcze dwa dni po meczu myślisz. I rzadko, no zawsze się coś znajdzie, co się da zrobić lepiej, ale jak zespół wygrywa, to na pewno gdzieś tam w głowie to idzie szybciej z głowy i to tak jest łatwiej. Czy chciałbyś być częściej powoływany na kadrę? Nie wiem, czy jeszcze będzie powoływany na kadrę. Na pewno jest to dla wszystkich piłkarzy coś wyjątkowe, że może grać za kadru, za reprezentację kraju i paru meczów tam rozegrałem, także na pewno jeszcze jakieś by się chciał zaliczyć do końca kariery, ale jak mówię, na razie się koncentruję tylko na grę w Krakowie i życie pokaże. Jaka jest twoja najlepsza bramka w życiu? No myślałem wcześniej, że to była bramka w Kaiserslautern, nie przeciwko Freiburgu, ale po paru razy widzieli tego wideo właśnie tej bramki z Górnikiem Zabrze. Zdecydowanie myślę, że to była ta bramka z tego względu, że była z prawej nogi i to jest moja słabsza, także lepszej z prawej nogi już nie czekajcie. Czy lubisz imprezować? Nie z tego czasu tak za dużo w piłkarskim życiu, że na imprezy, bo co weekend to mecz. Ale jak jest jakaś okazja, bo jak było po sezonie, żeśmy osiągli te europejskie puchary, tak na pewno z drużyną gdzieś tam na stadionie posiedzieliśmy i właśnie wspólnie cała drużyna pobawiliśmy się trochę. Czy podoba ci się Kraków? Bardzo, no, jest to piękne miasto, historyczne, codziennie jest co robić, gdzieś jest na spacer z rodziną, także zdecydowanie tak. Gdzie ci tak jest lepiej? Tutaj w Polsce czy na Słowacji? Na Słowacji mam właśnie rodzinę, bratów, także na Słowacji jest moje życie takie prywatnie. No i w Polsce mam właśnie życie piłkarskie, także i tu, i tam coś innego i tam, i tu się mi musi dobrze żyć.
Czy masz w klubie jakąś narzuconą dietę, czy możesz sobie, że tak powiem, jeść, co ci się podoba? Możemy sobie, co się mi podoba. Z drugiej strony wiem, że jestem profesjonalny piłkarz, że muszę trzymać tam jakąś wagę, żeby się dobrze czuł, żeby sam był szybki, żeby się mi dobrze grało, także może i nie może. Także nie mam narzucone nic, jakąś dietę, ale już jestem doświadczony zawodnik, także wiem, że co może jeść, a co nie. Czy ludzie cię rozpoznają na ulicy? Zdarza się czasami, ale nie jest to jakieś takie, żeby było tak za bardzo dużo, żeby mi to przeszkadzało w życiu w Krakowie. A na przykład, nie wiem, podchodzą potem autografy, czy tylko po prostu rozpoznają cię i sobie idą? Rozpoznają czasami autografy, czasami tylko się przywitają, coś tam powiedział, że kibicują Krakowi, także bardzo miło jest to. Czy twoja praca jest ciężką pracą, czy bardziej taką przyjemną? Czasami przyjemną, czasami ciężką. No, wszyscy albo ludzie myślą, że to tylko tak, pogramy w piłkę i dostajemy za to pieniądze. No, czasami by się chciał, żeby ktoś przyszedł na jeden trening i spróbował to z nami, a pokazałoby się, czy by wytrzymał rozrzewkę, ale na pewno są prace jeszcze co jest ciężko i na pewno granie w piłkę nie jest jakieś tam trudne, albo żeby był z tym jakiś problem. Co mówi trener w szatni, bo w przerwie przykładowo? Tak, co się mówi w szatni, to zostaje w szatni. Tak jest życzenie piłkarskie. Z drugiej strony, no tak bardziej tak motywuje zespół. Nie wiem, ze względu z tego, jaki jest wynik, co tam mówi, ale na pewno motywuje. Mówi jakieś błędy, jakie zrobili, żeby się to nie powtórzało i tyle. Gdzie jeszcze często bywasz? Na treningach, także na Wielickiej 101 w Krakowie. I oczywiście na Kałuży 1. No czasami właśnie, o weekendach. Tatuaże, opowiedz o nich, masz ich trochę. No mam ich trochę, właśnie zawsze chciałem, albo zrobiłem tatuaże, co dla mnie coś znaczył, także co tatuaż to znaczenie dla mnie. Nie wiem, no, lubim to i na pewno jeszcze nie skończyłem. I masz jakieś tatuaże z klubów przykładowo? Gdzie jakieś grałeś, jakieś wspomnienie, czy...? Tak, no właśnie dałem już jakieś tam zdjęcia na Facebook, na moją stronę tam oficjalną. Zrobiłem tatuaż wszystkich drużyn, gdzie grałem na nogę, także... zobaczymy, czy tam jeszcze coś będzie, albo nie. Na lewą czy na prawą? Na lewą. Na lepszą. Dobra, to dziękuję ci, Erik, bardzo serdecznie za wywiad. Dziękuję. I powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję bardzo.